Wiedzieć więcej. Nasz stały punkt programu. I stali ludzie. I stali ludzie. Nuda. Dlatego nie chodzę na polskie filmy. No. Jacek Sokal jest moim i waszym gościem. Człowiek, który wie więcej. Więcej ode mnie. Rozmawialiśmy o interferencji serca i mózgu. O połączeniu tych fal. Powiedz mi jedną rzecz. Czy można sobie wykreować poprzez siłę myśli powstającej w mózgu świat i połączyć to przy pomocy serca w taki sposób, żeby to nam się tak ładnie wszystko zgodziło? Cały czas to robimy, tylko chodzi o to, żeby zrobić to świadomie, prawda? Mieliśmy taką akademię bodajże w internecie, ona chyba już nie istnieje, Akademię Serca, która mówiła o koherencji fal. O czym? Koherencji. To ja wiem, to jest słowo, które może nie jest specjalnie popularne, ale chodzi tutaj o połączenie tych fal, czyli tego, co myślisz z tym, co czujesz. Prawda? No. Czyli... Obyło się bez mojego pytania. Człowiek wie więcej. Tak, będziemy unikać takich formuł. Tak, bo już byliśmy w szkołach. Tak, my byliśmy w szkołach, teraz trzeba to zrozumieć, a nie, a nie chwalić się, że się słownik wyrazów obcych zna na pamięć. Powróćmy do tego. Nie znam. Do słowa koherencja, pisanego przez CH. Czemu nie przez samo? A w sumie to nieważne. Unikajmy. Połączenie. Czyli w momencie, kiedy ty myślisz o tym, czego ty chcesz tak naprawdę i jesteś przekonany o tym, że ty to masz, nie że będziesz miał, tylko że to masz, czyli czujesz się bogaty. Weźmy przykład takiego reportera, który w Stanach Zjednoczonych napisał książeczkę z wywiadami z ludźmi, którzy wygrali w tamtejszego totolotka, tak? Czy w lotto. Tak. I oni opowiadają różne tam treści. Wspólna jedna jest taka treść, że oni już jak grali, jeszcze nie było losowania, to oni już czuli to bogactwo. Mhm. Oni już czuli, że muszą temu dać tyle pieniędzy, na samochód przeznaczą tyle, rysowali sobie tak zwaną mapę marzeń, stare narzędzie, ale mimo wszystko udane, czyli rysowali sobie domek, samochód, trawniczek, prawda, sprzęt, telewizor czy coś tam, chociaż nie polecam, zawsze będę odradzał telewizor. Zawsze i uparcie, bo to jest programowanie mózgu. Chyba, że jako ekran do obejrzenia filmu animowanego. Albo nas. Albo nas. Albo nas. No i jak oni opowiadali temu człowiekowi o tych swoich marzeniach, że oni już czuli, że oni wygrają, no to to jest właśnie ten sposób. Czyli projektujesz sobie w wyobraźni jakiś kształt geometryczny, to nie mogą być słowa, tak? Czyli jak rozmawialiśmy na temat króciutko mantr, to mantry są pomocne, ale generalnie żadne słowo nie może wyjść z twoich ust, jeśli ty go sobie nie wyobrazisz. Bo ty możesz powiedzieć coś, czego nie ma? Czy po prostu to ci się nie uda? Czyli musisz być w wyobraźni. Potrzebuję na przykład krzesła. No to krzesło musi być w wyobraźni. I doprowadzamy do tej właśnie koherencji fal, czyli do połączenia naszej wyobraźni z tym, co czujemy, czyli że czujemy się posiadaczem krzesła czy samochodu. I wtedy w przestrzeń idzie fala wzmocniona, bo one się na siebie nakładają, będą interferować, namnażać się. Wzór interferencji, kochani, wystarczy stanąć nad jeziorem, jak pada deszcz. To jest wzór interferencji. Nakładające się okręgi, które wykreślają kolejne wzory. Nie trzeba być fizykiem, nie trzeba robić jakichś specjalnych doświadczeń. To wszystko jest wokół nas. Przyroda. Wystarczy... Tak. Otworzyć oczy. Ale ja się z tobą trochę nie zgodzę, bo na przykładzie moich przyjaciół, którzy lata całe już żyją dokładnie w ten sposób myśląc. Oni rozdają już na prawo i lewo dobra materialne, które wygrają po uzyskaniu tej wymarzonej szóstki w totolotka. Ja już powiem ci, nawet samochód mam od nich załatwiony na 100%. Będzie działać ogrzewanie? Mam nadzieję. Oni nie wygrali w tego totolotka.
A takich ludzi jest całe mnóstwo. No, błąd gracza. To, co jest... oni źle sobie projektują w takim razie? Może u nich mózg nie działa albo serce. Musielibyśmy poruszyć taką rzecz, jak te projekty wieloświatów, tak? Jeżeli grasz w Totolotka i tam masz 6 cyferek, losowo wybrane, tak, to one są losowo wybrane, ale dla nas, w tej linii czasu, w której my żyjemy. Natomiast i przypuśćmy, że taki gracz modli się do Boga z całego serca, wznosi oczy do góry i mówi: Boże, niech wylosują te liczby, które ja tutaj ten układ, tak, dokładnie, tak, tak. To, co ja tutaj mam. A Bóg się zastanawia, mówi, co ten koleś ode mnie chce. Przecież wszystkie są wylosowane już. Po prostu jest błąd w życzeniu. Życzenie powinno być wypowiedziane inaczej. Ja chcę żyć w tym świecie, w którym wylosowano te konkretne cyferki. Wiedzieć więcej, uwaga, Jacek Sokal podaje wam prosty przykład, jak wygrać w Totolotka. Na razie rozmawiamy o prostych rzeczach, ale okay, myślę, że żeby to zrozumieć i wrócimy do tego tematu, musielibyśmy poruszyć tą teorię wieloświatów. Mhm. Ona dla nas jest teorią, dlatego że my nie możemy doświadczyć obserwowania na przykład dwóch linii czasowych, dwóch rozwojów sytuacji. Weźmy na przykład rodzinny. Nie możesz obserwować siebie jako ojca i nie możesz obserwować siebie jako bezdzietnego na przykład kawalera jednocześnie. Możesz być tym albo tym. Mhm. No tak jesteśmy skonstruowani w tym świecie czterech wymiarów, tak? I tym czwartym wymiarem jest czas i ta linia podlega naszej obserwacji. I tylko ją mamy do obserwowania. Ale jeżeli ty dokonujesz takiego wyboru, to gdzieś porzuciłeś pomysł bycia bezdzietnym kawalerem. I on gdzieś funkcjonuje, tak, jako pewien myślokształt. Więc jak wiemy, że myślokształty mają tendencję do realizowania się, jak są dobrze poprowadzone, to możemy przypuszczać, mamy takie prawo, że w innej obserwacji czasowej takie życie funkcjonuje. Zafunkcjonuje. I takie alter ego. Prawda? Powiedziałeś, że... pomocnym w zrealizowaniu takich marzeń, takich myśli jest wyciszenie, uspokojenie i pozytywne podejście. Tak, pomocne jest. Tak. A co jeśli nie ma takiego stanu? Jeśli mamy całkowicie odwrotny stan, człowiek jest ciągle zestresowany, nie jest fajnie, bo... I ogólnie rzecz biorąc, to skoczyłbym na dynię z wieżowca, kurczę, bo mam dość. No widzisz, dobrze, że troszeczkę sprowadziłeś mnie na ziemię, no bo obserwujemy rzeczywistość jakąś. Tak? Dokładnie. Nadają nam w telewizji generalnie rzeczy, które są do tego, żeby nas denerwować. Prawda? Tu się nie udało, tam wojna, tam się coś... No, tu przyjeżdżają, cała Syria zaraz tu się zleci się, a tu nam rozbiją, a tam tak. Żydzi, a tam... Skrajnie inni. Negatywny przekaz tak, dostajemy. A tam faszyści i w ogóle skrajnie negatywny. I my żyjemy w tym... Tak. I tym co się dzieje? Serce, jak omawialiśmy wcześniej, nadaje. Czyli intensywność tego pola serca, tej fali, jest istotna. Jak jest w zdenerwowaniu, to także nadaje. I teraz, jeżeli u zdenerwowanego człowieka w jego głowie są złe myśli, to one także nadawane są do przestrzeni i one mają prawo się realizować. W ten sposób. Więc jest to zagrożenie. Taki jakby nadajnik. Tak. Tu jest mówca, tak? On sobie wykreuje, kreator jest tutaj, wykreuje sobie pewną myśl. Jeżeli nie wykreuje, to zostanie mu nadana na przykład przez... środki masowego przekazu, dlatego wyrzućcie te telewizory, bo to wam szkodzi po prostu najzwyczajniej w świecie. To jest powolne zabójstwo i doprowadza do biedy w dodatku, bo ten system na to wskazuje. No dobrze, telewizorów to nie będziesz reklamował. Nie, nigdy w życiu. Nigdy w życiu. No i teraz, a weźmy jeszcze inny przykład, bo spotkałem się z takim komentarzem w mailu, mi taka pani przesłała komentarz na właśnie takie zagadnienie i warto go poruszyć w tym programie akurat, że przecież żołnierze w okopach też chcieli żyć. Ciekawe. O czym oni myśleli, że przeżyli, że im się udało? Wybuchały bomby, leciały pociski, prawda, odłamki i tak dalej. No niespokojny czas, prawda? No tak,
była głęboka emocja, bardzo duża, bardzo duże poruszenie, bo zdenerwowanie jest, ma olbrzymi zasięg. To jest, wiesz, jak w zdenerwowaniu, wybuch, tak. I wiesz, i natychmiast amplituda tych drgań jest wysoka, więc system nadawczy cały czas działa, czy na dobrej, czy na złej emocji. Na dobrej oczywiście mamy przykład już wyjaśniony, a na złej działa nadajnik, ale w jego głowie nie jest zginę w tych okopach. Przetrwam. Przetrwam, mam żonę, mam dzieci, chcę wrócić. Żyć, tak, wyobrażali sobie w tych chwilach, które teoretycznie mogły być ostatnimi dla nich, oni sobie wyobrażali po prostu swoje życie. Czyli tutaj stres, nerwy, jednak niepokój, wszystkie te skrajnie negatywne emocje, tak, umiejscowione w sercu, ale mózg działa jako nadajnik tego świata, tak, przeciwległego, zupełnie innego. Tak. Niż oni mieli prawo spotkać się z takim cudem przeżycia. Czy to jest twoim zdaniem dobry sposób na poradzenie sobie bez konieczności udawania się na różnego rodzaju terapię do tak zwanych psychiatrów, żeby samemu sobie wykreować taki wzór spokoju dla samego siebie? Wręcz należy. Od tego należy zacząć. Od uspokojenia siebie samego. A nikt nie będzie spokojny, jak nie będzie siebie znał. Czyli niekoniecznie serca. Trzeba zacząć od mózgu, żeby poukładać sobie myśli, swój świat. No tak, tylko że widzisz, jak serce jest niespokojne, jak my żyjemy w permanentnym stresie, tak, no to trudno jest dostać się do głowy. Bardzo. Myślę, że w następnym odcinku Janusz powie. Zaiste stanie się tak. Tak, bo trzeba popatrzeć, przyjrzeć się temu, prawda? Otwierać bramy dzielące jeden narząd od drugiego. No tak. Zapukać tam. Tak, tak, trzeba tam zapukać po prostu. Tak, bo to nie jest łatwo. Mhm. W tym odcinku bym tego nie poruszał, bo sprawa jest warta przyjrzenia się na spokojnie. Mhm. I sądzę, że wiele się wyjaśni w następnym odcinku. Super. To ja się nie mogę doczekać już, bo chętnie sam skorzystam z uspokojenia własnego rozedrgonego świata. To nie pnijmy i nagrywajmy dalej. Zadawaj pytania. W następnym odcinku Janusz powie.